dzień. Jego dźwięki budzą mnie. Śpiew porankami, tak jak budzik brzmi, przez sen wkrada się. Rusza czas, znów od świtu aż po zmierzch. Chcę wydobyć tę najpiękniejszą z nut, co śpi w sercu mym. Niech melodia gra, niech ją każdy znak, niech otworzy szczęścia drzwi. Niech melodia gra, niech popłynie tam, gdzie czas w miejscu tkwi. Niech melodia gra, niech ją każdy znak, niech leci z wiatrem świat. Ze wspomnienia łza cicho wróci tu, gdy znów bawi nas. Słońca blask i miliony nut zmienił w gwiezdny cud. Już noc skrada się, zwalnia czas. Już za drzwiami stoi sen, a ja szukam wciąż najpiękniejszej z nut, co śpi w duszy mej. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech otworzy szczęścia drzwi. Niech melodia gra, niech popłynie tam, gdzie czas w miejscu tkwi. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech leci z wiatrem świat. Ze wspomnienia łza cicho wróci tu i znów bawi nas. Leci z wiatrem świat. Ze wspomnienia łza cicho wróci tu i znów bawi nas. Śląsk i Radio Fest za nami, a przed nami Wielkopolska, czyli Radio Sud i Joanna Kaczorowska. Witam Państwa serdecznie. Za słuchaczami Radia Sud kolejne 456. notowanie radiowej listy śląskich szlagierów. Proszę posłuchać, jak ono wyglądało. Na miejscu 10. powrót piosenki Pawła Siluka Steinera Wrócisz, wrócisz. Miejsce 9. w górę Ewa Czajka Najpiękniejszy czas. Również w górę na 8. Kobiety na walizkach Hej życie. A na 7. bez zmian Bernadeta Kowalska Palmowa miłość. Miejsce 6. to spadek szlagieru Kłam Witamina. 5. Karol Hadrych Kiedyś tu. Tutaj bez zmian na tym miejscu. Na 4. w dół Team Fabian Singing Yeah. Miejsce 3. i w górę pnie się Oxford Duo Melodia z 8 nut. Na miejscu 2. pozostaje Justyna Adamczak ze szlagierem Kocham tylko Ciebie. I miejsce 1. w górę Gramwa Bank Arkadia Band. No i tak właśnie w całości wygląda 456. notowanie. Za dziś dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia za tydzień. Tutaj za nami 456. finał Wielkopolskiej Rozgłośni. Na fotelu lidera tam pojawił się szlagier Gram Wabank. Życie to gra, nie każdy warta ma. Wybieram ja, choć czasem też bywa zła.
Arkadia Bendy i Grand Vabanka za nami, a my cały czas czekamy na spełnienie obietnicy. Liderki zespołu Arkadia Bendy, czyli Doroty Pachola-Szkero, to w tym właśnie studiu powiedziała, że już niebawem będzie nowy teledysk. Do tego zrealizowaliśmy kolejny teledysk, który już niebawem będzie miał swoją premierę tutaj właśnie w liście śląskich szlagierów, tak jest. Ale kiedy, to jeszcze o tym dobra, to będzie, teraz, będzie. To teraz na razie robimy takie małe no tak, ale ileż można milczeć na ten temat, pani Doroto? Do lata piechotą będę szła. My na lato nie czekamy, ale czekamy na maj, bo w maju 2022 roku szykuje się kolejne szlagierowe show, tak jak zapowiadała właśnie w tym studiu Bernadeta Kowalsko. W maju, kochani, zapraszam już dzisiaj, bo będzie majówka z mamą. Także pomysłów jest bardzo dużo. Co nam się uda z tego zrealizować? Zobaczymy. Tam wiedzą, bo może z każdej strony ktoś coś wie. A co nam jest dane, to zobaczymy, ale obiecuję bardzo wszystkim fanom, wam wszystkim, kochani, że będziemy się starać bardzo i przede wszystkim będę bardzo się starała, żeby muzyka, którą stworzył Jurek Macoła, żeby ta muzyka nigdy nie była na gorszym poziomie, żeby zawsze to było tak, żeby Jurek nie musiał nam z góry pogrozić. Na ta chwila ja mogę ino zdradzić, że to właśnie w maju w Chorzowskim Centrum Kultury odbędzie się koncert, kaj między innymi w roli głównej będą utwory Jurka Macoły w promocyjnym koncercie jego płyty. Oczywiście będą na tym koncercie szlagierowi goście, a szczegóły już niebawem, więc bądźcie czujni.
już je dojrzało i już wiem, czego mi mało. Lubię kwiatki szekulady, żeby Karlus mój był śniady. Jerzyk tako fajno frela, co sztygluje się w niedziela. Mam prawie nowego Fiata, spłaca go za 4 lata. W szlagierowym studiu, tak jak zapowiadał, mogę już teraz przywitać mojego gościa. Razem ze mną jest Michalina Starosta. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć. O, proszę. To by pomyślał, że tak grzecznie. Szlagierowy rok 2022 zaczyna się po leku rozkręcać. Jak się u ciebie on zapowiadał? Wyśmienicie. Ja bardzo optymistycznie, wiesz. Mam nadzieję, że będzie, nie będzie gorszy. Od poprzednich. Od poprzednich. Czyli pandemia nie powstrzymała przed koncertowaniem. Wiesz co, na pewno w jakimś stopniu nie było to takie super ekstra, jak było w latach poprzednich, przed rozpoczęciem się pandemii, ale nie próżnowali. Nie? No bo trzeba powiedzieć, że kilka lat wcześniej, zanim pandemia nastała, zanim ten świat zaczął się zmieniać, Michalina Starosta zaczynała ta swoja przygoda, czyli ty tak na dobrą sprawę się rozpędzałaś i COVID. No, nie było to takie fajne, ale myślę, że takie doświadczenia też są potrzebne, wiesz, do tego, żeby skupić się na innych rzeczach, oczywiście też związanych z muzyką, ale po prostu to dało nam trochę więcej czasu na to, by my mogli coś stworzyć i tworzyć. Co stworzyli, jak tworzą i o czym godą Michalina Starosta, już za chwilę się na pewno dowiecie. To teraz zaczniemy o poszukiwaniu. Nie szczepionki na COVID, nie leku na COVID, a dróg muzycznych. Czy to już zakończone poszukiwanie? Czy jak większość zaproszonych gości do tego studia, którzy stoją w tym miejscu, gadają, jeszcze szukamy? Wiesz co, znosz się z nami, ze mną dłużej niż z Jasiem, ale wiesz, że my nie lubimy określać tego, co robimy, do takiego jednego, wrzucać do jednego worka, bo tworzymy różne rzeczy. Zazwyczaj wychodzi to, wiesz, no siadasz, Janusz jest akurat taki, że siado, pisze i robimy. I nieważne, czy to jest country, czy to jest blues, czy to jest rock, czy cokolwiek innego, my po prostu to robimy, bo to czujemy. Może się okazać, że ta płyta będzie w takiej nowo, w jednej linii na przykład, nad którą tam pracujemy. Ale myślę, że u nas to się może nie sprawdzić. No właśnie, chciałbym o to też zapytać, bo na ostatniej twojej płycie jest tak, jak żeś zaczęła wymieniać, od brzmień typowo takich szlagierowych, o ile o takich w ogóle można mówić, przez bluesa, country, pop, ballady. Są ballady. Jest wszystko. No więc właśnie. No, jest wszystko i myślę, że ta druga płyta też tak będzie. Myślę, że będzie trochę mocniejsza od tej poprzedniej, bo jest tam parę takich piosenek, które mają trochę mocniejsze brzmienie, ale tak jak mówię, my nie potrafimy się zamknąć w takiej szufladce jednej i tworzyć tylko w jednej linii. Może przyjdzie taki czas, może jeszcze do tego dojrzeje, ja nie wiem, ale na dzień dzisiejszy... No ale jakby to miała być jedna linia, to myślisz, że co? To było bardziej balladowo, bardziej popowo? Wiesz co, lubię ballady, lubię się w takich klimatach, lubię się w klimatach piosenki aktorskiej, poezji śpiewanej, to też zawsze gdzieś tam leżało, ale nie chciałabym zasmucać, więc myślę, że byłby to jednak pop z domieszką ballady. Nie, spokojnie. No okej, bo tu Hany z disco stworzone przez Stacha, pop z domieszką ballady. Nie, no w porządku, coraz lepiej zaczyna się robić. Michalina Starosta, o tym, jakie kłopoty sprawią prowadzącym już za chwilę, zresztą sami się o tym przekonacie, nie? Jerzyk tak o fajno frela, co sztygluje się w niedziela. Mam prawie nowego Fiata, spłaca go za 4 lata. Michalina, ostatni z utworów, który krąży po stacjach radiowych, to utwór, który sprawił troszkę, zresztą z Marcinem Janotą my to stwierdzili, problem, bo jak go domy, zapowiadamy ten numer, to go domy Michalina Starosta, tak na ciebie leca. To bardzo miłe. No nie, słuchaj. Ale słuchaj, to musisz podziękować Grzesiowi.
Poloczkowi. Poloczkowi, rzecz jasna. Dziękuję. Grzesiu, także dziękujemy ci, to bardzo ale, miłe. Ale że to też było jakieś może przesłanie, on to coś ci chciał powiedzieć i tak po prostu zostało to tytułem, nie? Jak Grzesiu, akurat jeżeli mówimy właśnie o piosence Tak na ciebie leca, Grzesiu też znał mnie na tyle, że pamiętam jak mi to wysłał i go do... Wiesz, starosta, wysłał, żeś ci coś kontrowersyjnego, ale myślę, że ty podołasz. No... Długo nie trzeba było czekać. Wiesz co, to jest troszkę, bo gadaliśmy już przed chwilą o tym, że szufladkowanie, szukanie jakiejś tam jednej linii, gatunku i w ogóle, ale to jest takie trochę od starościny, nie? Bo to jest tak, zaczynało się jaką piosenką? Zaczęliśmy... Pierwsza piosenka to był Dobry Dzień, a później był Carlos. Carlos, tak, ze Śląskich. To był Carlos. I cała ta jakby trylogia, która wokół Carlosa się też dzieje, zamyka się tym Tak na ciebie leca, nie? Można tak powiedzieć. My chcieli bardzo, żeby ta piosenka, bo taki też był zamysł z Grzesiem, poniekąd muzycznie nawiązywała do Pozłacanego Warkocza. Uh-huh. I myślę, że w jakiś sposób nam się udało to osiągnąć, bo muzycznie i tekstowo gdzieś to tam myśla się, gdzieś to się wpisuje, bo to nie jest taki stricte szlagierowo piosenka. Nie, ale Carlos też nie jest jakoś stricte szlagierowy. Na przykład Carlos jest bardziej kantrowy. Carlos jest bardziej kantrowy, dlatego to wszystko, tak jak na przykład Gryfno Frela czy Niedzielne Zolety, to wszystko Kaś krąży koło szlagierów, ale do końca tym szlagierem nie jest. Nazywamy to szlagierem, tak, z racji tego, że jest po naszemu wyśpiewane. Dokładnie. Ale tak, czy to nie jest taka troszkę odpowiedź i podpowiedź na to, w którym kierunku powinna żeś iść i jak powinna wyglądać twoja płyta, godą tu o kierunku Zolytów, o tym Tak na ciebie leca, a takimi bonusami powinno być to, co ci tak fest w duszy grą. Wiesz co, myślę, że tak będzie, bo doszliśmy do wniosku ostatnio z Januszem, że chcielibyśmy zrobić tak, żeby więcej było tej śląskiej gotki w tych gotki, no jeżeli tak mogłabym powiedzieć. Słowa więcej, dokładnie, więcej śląskiego słowa w tych piosenkach i nawet w takich, które zupełnie nie wpasowują się w śląskie klimaty, nie? Żeby pokazać właśnie to, że ten śląski można też zaśpiewać, nie wiem, w rockowym numerze. No, Roszak Show próbuje coś takiego osiągnąć, próbuje coś w ta strona robić Frela Blue, prezentując takie bardziej bluesowe brzmienia. Tak. I nie jest to proste, nie bo... Jest to proste. Nie może... Trzeba się nad tym tak skupić, żeby to nie było komiczne. I to jest chyba najważniejsze, żeby nie przedobrzyć. Dobra, to teraz tak. Co przed wami? Bo godomy płyta. Co z tą płytą? Wiesz co, robi się i oczekam, aż przyjdzie czas, kiedy będę mogła powiedzieć, że możemy się wszyscy spotkać, my możemy stanąć na scenie, mieć pełną salę i zrobić koncert. Tak naprawdę tylko i wyłącznie na to czekamy, żeby ta płyta mogła się pojawić. Nie chcę tej płyty wydać i nie dać nic poza tym. Wydać płyta, którą gdzie se stała na półce, nie, to ma być fajnie zrobione. Ja się śmieję, Janusz zawsze mówi, o, ty byś z pompą chciała, ja go oczywiście strażaku wezmiemy, będziemy pompować woda, ale chciałabym, żeby tak to wyglądało, a poza tym skupiamy się też trochę na innych rzeczach, bo startujemy w festiwalach. W festiwalach? Tak. Próbujemy przynajmniej swoich sił. Ale jakie to są festiwale tam dla emerytów? No bo teraz zaskoczyłaś mnie. Kaj na przykład z Gryfną Frelą idzie wystartować, nie? Nie, wiesz, to są już rzeczy takie właśnie bardziej nie szlagierowe, opowiem tak. Uh-huh. Teraz akurat mieliśmy przyjemność brać udział w takim międzynarodowym festiwalu Kolęd i Pastorałek, w którym my zdobyli wyróżnienie w kategorii dorosłych, z czego bardzo się cieszę, bo jest to takie, myślę... Ktoś zauważył, że jest dorosły. Tak, no jest najważniejsze. Nie, no jest się z czego cieszyć. Więc to takiego też powera daje, bo chciałam po prostu nie zatrzymywać się, tylko robić coś jeszcze, coś. Czemu nie spróbować? Czemu nie pojechać, nie zobaczyć, jak to wygląda z zupełnie innej strony? No i tak, Kaś tych chłopców moich tam
cisna. Okej. Jeździ, oglądu po festiwalach, potem są wywiady w telewizji, w radiu, w zakładach pracy, wizyty. Tu właśnie Michalina Starosta. Za chwilę o premierze północ, takiej specjalnej, jedynej, wyjątkowej. Jerzyk tak fajno frela, co sztygluje się w niedziela. Mam prawie nowego Fiata, spłaca go za 4 lata. Michalina Starosta w naszym studiu, a dzisiaj w szlagierowo.pl premiera utworu Po siódme. Po siódme to znaczy, że co? To se sam już musisz zinterpretować. Zapraszam do studia. Nie, właśnie tak z autorem tekstu, czyli z Wojtkiem Bryskiem, ustaliliśmy, że każda ta piosenka może zinterpretować na swój własny sposób. Po siódme. Po siódme ci godą. Okej, dobra, ja się to zaraz hajm kojarzę, nie wiem czemu. Za chwila teledysk, za chwila też premiera, to troszkę o teledysku. Kajon został zrealizowany? To było w Szybie Bończyk. W Szybie Bończyk. W Szybie Bończyk. Na Mysłowicach. Na Mysłowicach i było wtedy strasznie zimno, bo to było w okresie tym takim mocno pandemicznym, kiedy było wszystko pozawierane, ale właściciel udostępnił miejsce, zgodził się i no mi powiedział, tam ino ci daje jedna farelka, bo nie będę za polo w piecu, żeby ogrzeć ci cały teren, bo chyba był żeś tam kiedyś. Znowu miejsce. No właśnie, więc wiesz, jakie to jest duże, jak to wszystko gdzieś tam wygląda, jak są cegły, więc wiadomo, że żeby to nagrzeć, był problem, więc cały teledysk był zrealizowany właśnie w Szybie. W Szybie Bończyk teledysk zrealizowany, to skoro jedna farelka, to kto jeszcze pracował i mógł się przy niej ogrzać? No jeszcze były trzy osoby. Był przyjaciel Romek, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo uzdolniony kontrabasista z Filharmonii Śląskiej. Mhm. Dał się wciągnąć do tego, żeby zagrać ze mną w tym teledysku. Notabene mój sąsiad z Orzesza. No była moja make-upistka Ola, no i Mateusz, który wszystko nakręcił. I to też tak nasze drogi wróciły, bo Mateusz realizował mój pierwszy teledysk Dobry Dzień. Tak nam się dobrze współpracowało, no, że... No. Mateusza pozdrawiamy, bo ty idziesz, widzę Mateusz, skrajności w skrajność, albo fest hica i dziołchy ten tutaj w bikini, albo marzną. Okej. Okay. Dobrze, moim gościem Michalina Starosta, ty teraz możesz zaprosić wszystkich na to, żeby oglądali twój teledysk, proszę bardzo. Drodzy widzowie, bardzo serdecznie zapraszam do tego, abyście obejrzeli, ocenili i sami doszli, o czym jest Po siódme. No, to zapraszamy. Co czujesz dziś? Silniejsze jest od wichrów, co kruszą skały. I o niej myśl zabiera sen, lecz jakby co, ty udajesz, czemu kradniesz, czemu kradniesz. Do niej wzrok ucieka jak, by cała była z magnesu. Wydarzeń tok i przeszkód brak, nadawca jest i adresa. Czemu kradniesz, gdzie popadniesz?
nie było jej. Przez kilka chwil i to już wam wystarczyło. Lecz wszystko w niej nie twoje jest, a przede wszystkim ta miłość. Czemu kradniesz? Czemu kradniesz? Gdzie popadnie? Gdzie popadnie? To nieładnie, raczej nie. Co by na ten szlager zagłosować, trzeba wysłać SMS-a na numer 7168. W treści wpisujecie LSS Top i kod teledysku 4948.